Na pewno się zastanowiliście, czym są czarne dziury. Otóż czarne dziury to jedne z najbardziej intrygujących obiektów we wszechświecie, ale też najmniej zbadane. Swoją niezwykłość zawdzięczają między innymi temu, że są to obiekty o największej masie i gęstości znane człowiekowi w całym kosmosie. Jednocześnie nie da się ich zaobserwować w łatwy sposób. Otóż jak powstaje taka gwiazda? To jest bardzo trudne pytanie, ale najprostszym i najczęstszym powodem powstania czarnej dziury są kolejne etapy życia gwiazdy. Czyli czarna dziura może powstać tylko i wyłącznie z gwiazdy, która ma odpowiednie właściwości. Przede wszystkim musi być obiektem supermasywnym. W wyniku reakcji termojądrowych wszystkie lekkie pierwiastki, takie jak wodór, ulegają przemianie w cięższe. Po kolejnych przemianach w coraz cięższe pierwiastki rośnie gęstość, a w pewnym momencie jądro takiej gwiazdy jest na tyle gęste i masywne, co w efekcie doprowadza do wzrostu siły grawitacji w samym centrum gwiazdy. Wtedy reakcje termojądrowe nie są w stanie utrzymać równowagi dla grawitacji. Gwiazda zapada się. Jest teraz niezwykle małym obiektem w porównaniu do poprzedniej formy, a jednocześnie jest bardzo gęsta. Na tyle gęsta, że wytwarzana przez nią grawitacja uniemożliwi ucieczkę nawet przy prędkości światła. Skoro czarna dziura wchłania światło, to czy jest widoczna? Wchłania światło, ale jest niewidoczna. Właśnie z powodu tak silnej grawitacji foton nie jest w stanie opuścić horyzontu zdarzeń, przez co nie może trafić odbity do ludzkiego oka lub aparatury. Co prawda wskazówką na obecność czarnej dziury może być światło pochodzące z licznych gwiazd, które okrążają dziurę. Z tego powodu centra galaktyk, w tym Drogi Mlecznej, są niezwykle jasne, gdyż z dużym prawdopodobieństwem znajduje się czarna dziura, która skupia wiele gwiazd. Więc jak zobaczyć czarną dziurę? Taki obiekt możemy zobaczyć poprzez załamanie światła, a także w sytuacji, w której za obiektem znajdują się inne jasne obiekty. Czarna dziura będzie widoczna na przykład na tle jasnej galaktyki albo mgławicy. Ale nadal może być to trudne ze względu na gwiazdy okrążające czarną dziurę. Innym sposobem jest obserwacja zjawisk, które są konsekwencją występowania czarnej dziury, na przykład silne promieniowanie. Nadal będzie to trudne, ponieważ najczęściej promieniowanie elektromagnetyczne może być zagłuszane poprzez inne źródła, w tym na przykład szum kosmiczny.